Daj, 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 daj. Ciebie i tak nie słychać. Ja ślepy jestem. Masz. Koniec. No daj. Next, wait. Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jestem Nony, to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale jest X-Rudzicu. I mamy, słuchajcie, unboxing wrześniowego Pixelboxa, którego tematyką jest Pokémon, Dragon Ball i Zelda. Tak jest. Jest to wrześniowy Pixelbox. W październikowym, jeżeli chcecie go kupić z kodem GRYWANIE, macie 5% rabatu i w nim jest Deadpool, X-Men i The Boys. Yeah. To więc, jeżeli Was interesuje taka tematyka, no to w październikowym możecie sobie go zakupić. A teraz otworzymy sobie tego koszuleczka tam, którą widzicie i zobaczymy, jakie rzeczy tutaj się trafiło. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i koniecznie wpadajcie na stronę GRYWANIE.pl systematycznie, bo ostatnio mieliśmy trochę weny. Tak, i w końcu trochę weny i coś tam poprzerabialiśmy czasu i może niedługo będzie więcej. Jakieś nowości, różne rzeczy. Zobaczymy, chyba że do mnie wena szlak jasny trafi. No i tyle. Tak więc idziemy nagrywać tam. I mamy tutaj nasze pudełko. W środku tego to pudełka karteczka z informacją, co znajduje się w tym oto pudełku i wygląda to w ten oto sposób. Informacja, którą Wam przedstawię na początku filmu. Deadpool, X-Men, The Boys, 5% rabatu, kod GRYWALNIE, jeżeli chcecie kupić sobie październikowego boksa. Koszulka, dwa popy, jeden z Pokémonów, jeden z Dragon Balla. Mamy tutaj, co to jest, termos? Termos, no. Tak. Sprawdźmy. A, butelka termiczna. Dobra. Mamy tutaj, słuchajcie, taki oto brelok i taką oto naklejkę. Ładna akurat. To mi się podoba. I tyle. I tak oto prezentuje się wzór tej koszulki, którą już mogliście widzieć na początku tego materiału. Szczerze, zajebista. Bardzo nam się podoba. Ogólnie lubimy tego rodzaju motywy. Tak więc koszulka jak najbardziej na plus. Zajebista. Chyba jedna z lepszych, jakie ostatnio wyszły. Na pewno dobra, bo jest czarna. Ta ostatnia, co była ta jasna. To kompletnie to nie moje kolory. A ta bardzo fajna. Skupmy się może na tej butelce termicznej Zeldy. Tak ona się prezentuje. Czy ona będzie termiczna? Pusta, nie? Nie, no zobacz, jest. W sumie spoko. Ładnie to na to wygląda. Strasznie lekka, nie wiem jaka będzie. No trochę tu schodzi farbka, tu też schodzi farbka, troszeczkę taka zdezelowana. Ale ogólnie jak ktoś potrzebuje coś takiego, to spoko gadżet. Pomyślimy, co z tym zrobimy, bo mam dużo rzeczy, których i tak tutaj nie używam. Mamy pas Pokémonów, ogólnie jestem zawiedziony, bo co to w ogóle jest? Nie wiem, co to jest. Nie pamiętam już. No nie, ten akurat mi się nie podoba. Z Dragon Balla, słuchajcie, mamy postać, którą z rodziców stwierdził, że to ja. No tak, jak się urodziłeś, tak wyglądałem. Jak się urodziłem, to dobrze, owszem, może byłem brzydkim dzieckiem, ale za to jestem teraz przystojny. Jak ktoś jest brzydkim dzieckiem, to potem jest przystojny. Więc taki było w moim przypadku. Nikt mnie nie skłamał, taka jest biologia, natura, tak w ogóle wszystko działa. Tak wygląda ten oto pop. Fajne. Ciekawe. Zostawiamy, nie? Podobny do ciebie, jak ci nie chcę dać jedzenia. No to fakt, tak. Ten jest ciekawy. Pewnie jakiś typ nam zabierze. Nie, ja powiedziałam, że to zostawiamy. Co? Nie, no po co? Koszulkę można zostawić. No, i tutaj mamy kolejnego popa, który wygląda w ten oto sposób. To ja, jak nie myślę. Ty tak cały czas wyglądasz. Zajebisty. Ej, fajnie to, nawet śmiechowy. Ale bym tak inną postać przykarnął. Co ty robisz? Chciałam zobaczyć. Po co go macasz? Bo lubię. Rzadko chyba się zdarza... Że nie, to, że tam się coś podoba, to rzadko się zdarza, to fakt. Zależy, o co chodzi. Ale w tym oto przypadku, jeśli chodzi o popy w Pixelboxie. No. No i tak, że dwa. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o ten cały zestaw, to byłoby tyle. To sobie weźmiemy na bok. Więc mamy dwa popy, termiczny kubek, oczywiście standardowo taki szybki zbiór, co się znajduje w środku, breloczek, naklejka, koszulka, przypinka, co? Wziąć breloczek. No mówię, że przypinka. I koszulka i to ogólnie spoko zestaw. Jak najbardziej jest ok, bo jest tematyczny. Zobaczymy, co będzie w przyszłym miesiącu. Tematyka przyszłego miesiąca w sumie nie trafia w nasze upodobania, więc zobaczymy, co będzie. Może też coś trafi do Was. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.